Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorn i zapraszam was na drugi odcinek z gry Spyro Riptos Rage. To dzisiaj ukończymy sobie pierwsze poziomy. Myślę, że najpierw udamy się do tego. Rzeźbo zdrój. Zaczynamy. Tutaj mamy kolejną nowość, takie cutscenki. Tego wcześniej nie było. Spyro, stworzone przez nas posągi ożyły. Wypędziły nas ze świątyń i zabrały nam jedzenie. Możemy wam jakoś pomóc? Może najpierw sobie pozbieramy te punkty. Swoją drogą, ta maska jest bardzo podobna do maski Aku Aku, a raczej Uka Uka, bo jest bardziej taka groźna. Dobra, tutaj mamy kolejne punkty, a zanim to może faktycznie zobaczymy sobie, co mamy tu do zdobycia. Dwie kulki, które nie wiemy czym są na razie, 400 punktów, no i jakiś talizman. Dobra. Właśnie, tutaj coś mamy, oczywiście możemy pływać. Nie umiemy jeszcze nurkować, bo musimy sobie tą umiejętność kupić. Więc na razie nic tutaj nie zrobimy. Jak możemy cię pokonać? W ten sposób. Dobra, łatwo poszło. Dziękujemy. Aha, i tu są kolejne. No dobra. Aha. Tutaj możemy sobie jeszcze wejść w punkty umiejętności, bo w ostatnim odcinku właśnie zapamiętałam tą nazwę. Wyląduj na posągu. I właśnie to jest chyba ten posąg, o którym mowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko właśnie, jak tutaj polecieć, bo tak chyba do góry nie możemy latać za bardzo. Jedyne co, to możemy liczyć na tą bramkę taką, która nam umożliwia latanie. Ale to na razie chyba nic nie zrobimy. Mamy kolejnych nowych przeciwników. Fajnie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Jak cię tu pokonać? Może w ten sposób? Udało się. Tu mamy dzbany, czyli nasze życia. A tym razem punkty. Wcześniej to były życia. Metalowe osłony chronią rywali przed płomieniami. Wciśnij i przytrzymaj szarże, aby pokonać ich w inny sposób. To już udało nam się wcześniej ogarnąć. Ale właśnie, o tym mówiłam, że mamy te podpowiedzi. W przeciwieństwie do pierwszej części, było ich zdecydowanie mniej. Również grafika wydaje mi się, że ładniej wygląda. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to również jest to bardziej odświeżone, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu cię jeszcze uratujemy. No i właśnie, na mapie pojawiły się takie kółka, już o nich mówiłam. I to są albo zadania, albo portale, tak mi się przynajmniej wydaje, że to może być to. A, tutaj mamy życie. No dobra, to chyba wszystko. Tam wyżej jeszcze coś jest, ale chyba do tego albo dojdziemy, albo na razie nie dam rady. Co się dzieje? Nie bij się, możemy ci pomóc? Nie, chyba tu nic nie zrobimy. Tutaj też, no dobra, idziemy dalej.
Muszę się też przyzwyczaić do tego, że tu nie ma skrzyń, tylko właśnie są takie dzbany. I zawsze myślę, że to jest coś nowego. Aby było ci łatwiej, skieruj kamerę w lewo lub w prawo. Dobra. No i jeżeli chodzi o takie nowości, to też sumowanie wszystkich punktów, bo zawsze pokazywały się te punkty z każdego poziomu osobno i dopiero w przewodniku można było zobaczyć, ile w sumie mamy, a tak to no to zawsze trzeba to sobie odejmować. Myślę, że ten pierwszy sposób był bardziej intuicyjny, ale oczywiście każdemu podoba się co innego. Może to się okazać jakoś przydatne w dalszym, późniejszym czasie, może tak? Twardziel z ciebie, Spyro. Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia, chętnie cię przyjmę. Tymczasem weź ten talizman. O, czyli już mamy sprawę załatwioną. Dostaliśmy talizman z tego poziomu. Aha, i to już jest koniec. Tak naprawdę możemy wracać do domu. Oczywiście my nie chcemy. Chcemy tutaj powąchać każdą ścianę, jak to się mówi. No i właśnie, tutaj można polecieć, za to tu też coś mamy. Też przydałoby się ogarnąć, o co tu chodzi. Tak, teraz do góry. No i właśnie, może tam trzeba wylądować na przykład. Nie, chyba się nie uda, chociaż jeszcze spróbuję z takim podskokiem, którego uczyliśmy się w poprzednim odcinku. No właśnie tym. Nie, tutaj nie dam rady wskoczyć, a więc jeszcze raz do góry i tam jeszcze wyzbieramy te punkty. Oj, może stamtąd jakoś trzeba wskoczyć gdzieś. Kurczę, bo szukam tego posągu, gdybyśmy mogli wskoczyć. I na przykład tam jest posąg jeszcze, a tutaj mamy bossa. No, takiego on wygląda. Ciekawie się to prezentuje. Aha, jeszcze tam. Tylko tu już chyba nie chcę wskakiwać, bo tam się już nie dostanę chyba z powrotem, dlatego wybiorę tą ścieżkę. I może faktycznie dojdziemy do tego posągu na początku. Bo to już jest chyba tutaj już. O! Poleciało coś. Myślałam, szczerze mówiąc, że to jest biedronka, ale to była rakieta. Dobra, trzymajcie kciuki, lecimy. I hopsa. Nie! O kurczę, nie doleciałam. No dobra, w takim razie widzimy się jeszcze raz przy tamtym skoku, bo trochę drogi mnie czeka. Próbowałam kilkukrotnie się tam dostać, niestety no z takim skutkiem, jak widzicie, że się nie da. I biorę też pod uwagę to, że to może być nie ten posąg, a można spróbować jeszcze dostać się na ten drugi, o którym mówiłam. I on się znajduje tam, więc musimy się troszkę wrócić. Po prostu spróbujemy, jak się nie uda, no to będę próbować dostać się na ten. Aj, tylko my chyba nie dam rady tam wskoczyć, albo może się uda właśnie. I to jest ten posąg i może z tego miejsca
tam doskoczymy, a więc spróbujemy. Udało się i faktycznie zdobyto punkt umiejętności. No i teraz przydałoby się tutaj zeskoczyć chyba, bo tam i tak się wrócimy. No właśnie, dobra. Po kolei, czy mogę was wyeliminować? Nie za bardzo. Więc może pozbieramy te punkty najpierw. O! Tu możemy chyba się przebiec troszkę szybciej. Czyli najpierw tutaj. I teraz tutaj do ciebie. Fantastycznie cię widzieć, Spyro. Z aktywnym turbonapędem możesz taranować podesty i przysłać do mnie roztańczone dziewczyny. One mi pomogą. Okej. Okay. Niech będzie. Poziom trudności 3 gwiazdki. Czyli już troszkę trudniejszy. A ciebie tak nie mogę wyeliminować. No dobra. Czyli trzeba zacząć tutaj. O! Nie będzie to takie proste. Jakby się wydawało. Bo jest naprawdę szybko. Dobra, ja myślę, że to troszkę zajmie i sobie tu popróbuję. No i pokażę wam już tą udaną próbę. Udało się. Tylko popatrz, pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. Dziękujemy za kulę. Naprawdę cieszy mnie występowanie tych cutscenek, bo naprawdę mają fajnie to zrobione. I śmieszne, i tutaj troszkę nas popychają fabułę do przodu. I fajne zadanka, no bo to już nie jest tylko zbieranie punktów i łażenie po mapie, tylko naprawdę są jakieś wyzwania. Tym bardziej, że widzieliście, jak szybko tutaj Spyro biegał. Dobra, zobaczmy sobie, ile jeszcze punktów brakuje. No troszkę brakuje. Ja za bardzo też nie wiem, gdzie się teraz udać. Właśnie, na przykład to mnie zastanawia. Co by tutaj zrobić? Tylko na przykład nie jestem w stanie to tak uderzyć. Podpalić też tak średnio. Chyba, że w jakiejś odpowiedniej kolejności stanąć. Tylko też się nie zaznacza, jakbym na to miała stanąć. A tu faktycznie mogłoby się coś otworzyć. Szukam podpowiedzi, bo tu na przykład mamy trójkąty. Chociaż w sumie jeszcze nas tutaj nie było. Można się przejść. O właśnie, jest i chyba ten wodospad. I będziemy sobie tu pływać. Szkoda, że nie możemy nurkować, bo pewnie coś tam na dnie jest. No ale... I tak myślę, że wrócimy się jeszcze w tym odcinku do tego poziomu. Bo zaraz jak z tego wyjdziemy, to kupię tą umiejętność. Więc myślę, że nie mamy już tu więcej czego szukać za bardzo. Bo to, co widzieliśmy, mamy pozbierane. I pora jakiś poziom wymaksować na maksa. Dlatego ja teraz udaję się do wyjścia. No i zakupimy sobie tą umiejętność nurkowania. Do domu.
Wróciliśmy. A, i tutaj swoją drogą pokazują się te amulety, tak to się nazywa? Talizmany, o właśnie. One się tu pojawiają i właśnie musimy wszystkie znaleźć. Z tego, co nam mówiła bohaterka. Dobra, chodźmy do bankiera. Spyro, chciałbyś się nauczyć pływać pod wodą? Mogę cię tego nauczyć za niewielką opłatą. No nie powiedziałabym, że niewielką, no ale musimy to zakupić. 500 klejnotów. Zaczynamy. Możesz swobodnie poruszać się na powierzchni wody. Do nurkowania służy szarża. Kiedy będziesz już pod wodą, użyj skoku, by pływać i szarży, by atakować. No dobra, to w takim razie próbujemy. A, w ten sposób. Naprawdę fajnie to wygląda. A, w ten sposób pływamy. Troszkę trzeba się tutaj przyzwyczaić. I tu atakujemy. No dobra. Naprawdę fajnie to się prezentuje. A w tych dzbanach też są punkty. No to trzeba uważać. Przepraszam, jeżeli tak chaotycznie będę ruszać tą kamerą, ale naprawdę nie jest łatwo. A też próbuję coś zobaczyć. No dobra, spróbujmy sobie wejść tutaj. I wypłynąć również możemy. A, i w ten sposób dostajemy się do dalszej części mapy. A więc pozbieramy sobie tu te punkty. Może się w końcu uda dokończyć ten poziom na 100%. Mamy guzik. Otwiera nam bramę. Mam nadzieję, że tu nic niemiłego nas nie spotka. Świetnie ci idzie, Spyro. Zbieraj talizmany, by pomóc nam pokonać Ripta, nim uda mu się przejąć kontrolę nad Avalarem. Nie zapomnij też o zbieraniu kul. Profesor uważa, że dzięki nim wrócisz do Smoczego Świata. O, no to fajnie w takim razie. Warto te kule zbierać. Możemy z tą porozmawiać? Macie aktywny tryb kamery? Jeśli nie, mogę przywrócić tryb pasywny. Nie, dobrze, ja bym zostawiła tak, jak jest. Pamiętaj, ustawienia możesz zmieniać samodzielnie poprzez menu opcji. Dobra, dziękuję za rady, łowco. A tymczasem my sobie tutaj troszkę pochodzimy. Tutaj nie możemy nurkować, jest za płytko. A, i tu będziemy musieli się wspinać. Na ścianie coś się błyszczy. Możesz to zdjąć, ale najpierw musisz nauczyć się wspinać. A, czyli ty nas nie nauczysz niestety. No dobra. No dobra. Możemy sobie jeszcze tutaj wejść. Okej, okay, i tam to się zamyka. Tu już bankier na nas czeka. Raczej nie na nas, tylko na nasze klejnoty. No, no. Dobrze cię widzieć, Spyro. Wcześniej wiedziałem, jak obniżyć te ściany za mną, ale teraz jakoś zapomniałem. Jakaś pokaźniejsza suma pewnie przywróciłaby mi pamięć. 400 klejnotów. My niestety tyle nie mamy. Musimy jeszcze uzbierać. Widać, że ta ilość klejnotów tutaj zmusza nas do szukania. No bo wiadomo, nie pójdziemy dalej bez niej. Otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. Po otwarciu wrót, Ripto i Gniot będą czekali na ciebie w lochu. Dobra, czyli mamy jakieś ograniczenia znowu. Możemy jeszcze iść tutaj. Tylko najpierw te drzwi trzeba otworzyć i zamknąć tamte. Naprawdę duża mapa. Dobra, tu jesteśmy wyżej po prostu. Dobra robota, Spyro. Dzięki kulom aktywowałeś portal. Na oceanicznym szlaku nie znajdziesz talizmanów, ale
jeśli się pośpieszysz, zdobędziesz wiele skarbów. Dobrej zabawy. Okej, czyli tu mamy poziom oceaniczny szlak. Sądząc po nazwie, pewnie to będzie ten poziom latany. W poprzedniej części takich poziomów latanych było tylko jeden na daną krainę. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale najpierw ja bym wróciła do rzeźbozdroju i tam pozbierała klejnoty. Okej, no i znajdujemy się na początku poziomu. Od razu zaczynam od nurkowania. No i jak ciebie tu rozwalić? Może jakoś tak? Naprawdę muszę się jeszcze tutaj dużo nauczyć, jak widać. Bo ciężko tu się patrzy. Okej, tam jeszcze gdzieś wpłyniemy. Na razie ja bym sobie jeszcze tu poszukała, że właśnie mamy wszystko. Dobra, tu chyba wszystko. A więc możemy sobie tam wpłynąć. Jeszcze pozbieramy te punkty. I zobaczymy, co tam się kryje. Okej, chyba wypływamy już. Nie wiem, gdzie do końca się znajdujemy. Chyba pod tą świątynią w ogóle. Mamy skarb. I mamy jakąś zagadkę. Na taką wygląda. Zamknęli mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy trzech zadań. Pierwsze zadanie. Spraw, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował pomocy. Wykonaj trzy zadania przygotowane przez kamienne posągi. Aby wykonać pierwsze, zmień kolor wszystkich bloków na żółty. Pomocy udzieli ci majster But. No dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. A, w ten sposób. Jakby na przykład tylko te zaznaczać. Wow, Spyro! Udało się. To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przy jeziorku. Okej, nawet jestem zaskoczona, że tak szybko poszło. Czyli przy jeziorku, no dobra. Czy to jest to jeziorko? Może jeszcze raz wysłuchajmy. Wow, Spyro! Udało ci się. To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przy jeziorku. Czyli musimy chyba wypłynąć. Chociaż jeszcze ten skarb mnie interesuje, ale musimy chyba zaczekać. A więc wracamy. Wracamy tam. Koło tego posągu chyba. Posąg jest głodny i nie nasyci się, póki nie pożre 10 ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc uważaj, czym go karmisz. Dobra, by nakarmić posąg, potraktuj rybę ogniem. Posąg jest bardzo wybredny. Dobra, tylko które? Może żółte i niebieskie? Tak, żółte i niebieskie, dokładnie. A, tylko to może się tak ustawię, ładnie. Czerwone wolę nie. Tylko żeby trafiać, muszę chyba wcześniej. Boję się, że trafię czerwoną. Albo tak od boku stanę, może będzie łatwiej.
Dawaj rybki. I ostatnia. Dobra, udało się. Kiepskie kiepskie sushi. Udało się zdobyć trofeum. Okej, kolorowe kamienie. Tam się spotkamy. Chyba wiem, gdzie to było. To powinno być już tutaj. O, właśnie, mamy i kamienie. Aby wykonać zadanie, musisz wskoczyć na bloki we właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę musisz wykombinować sam. No dobra. To powiedz od którego. Czyli zaczynamy od ciebie, tak? No dobra. Pomarańczowy może jest jakaś zależność. Na przykład gwiazdka? Tak, gwiazdka. Tylko co dalej? Jeszcze raz. No dobra. Czyli tak, to mamy, to mamy. Może tu? Nie. No to jeszcze. Chyba, że na przykład tu. Też nie, no to już jedna opcja nam została. Takie mamy szczęście. Tak. Czyli teraz tu. Pewnie pomarańczowy to będzie zmyłka, więc może niebieski? No to widzę, że to po prostu jest fart, nie ma żadnej zależności. No to ten. A, czyli jednak pomarańczowy. No widzicie. Tak. Ten pewnie teraz będzie... O, właśnie, udało się. Świetnie, Spyro. Jak na smoka jesteś bardzo sprytny. Jedyne, co mogę ci dać, to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce z narzędziami. Wszystko chętnie przyjmiemy. Dobra, dzięki. To już chyba była ostatnia. Dokładnie. Zebrano wszystkie kule. No i jeszcze pozostało kilka punktów. Możemy użyć do tego naszej ważki. A, i to będzie tam. Dobra, bo nam ta rakieta to zniszczyła. Więc możemy tam chyba wracać. Tylko właśnie, jak? Jak tu zanurkować? Okej, tutaj płyniemy. No i właśnie, jak się tutaj dostać? O, to jest pytanie. A, tylko to teraz nie jest zniszczone. Czyli trzeba jeszcze raz chyba. Czekajcie, ja sobie spróbuję może tu po prostu wskoczyć na razie. Tak z tym podskokiem, ale chyba się nie da. No dobra, ja sobie to... odpalę tą rakietę i spróbujemy od razu po prostu zlecieć na tą platformę. I jesteśmy, właśnie, odpalamy raz jeszcze. I tu już chyba powinniśmy dolecieć. A więc może zrobię taki rozbieg i lecimy. Tak, tu już myślę, że na spokojnie. O, właśnie, tylko żeby nie spaść. I mamy te punkty stąd. Ile nam brakuje? Brakuje nam 20, co też tak dość sporo. A, i jeszcze tutaj pokazuję. Dobra, już je widzę. Jeden, drugi. I mamy wszystkie. Pierwszy poziom ukończony na 100%. A więc kierujemy się, chociaż już chyba nie musimy, do wyjścia, ale boję się, że się nie zapiszę, więc wolę tam się wrócić. Chociaż już to niedaleko. Do domu.
Dzisiaj udało nam się ukończyć nasz pierwszy poziom na 100%. Kolejnymi zajmiemy się już w następnych odcinkach, więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Odsyłam Was do playlisty Spyro 2, tam znajdziecie wszystkie odcinki po kolei. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!